Witam wszystkich telewidzów. W tej chwili będę obtaczał krokiety. Żałuję, że nie pokazałem, jak robię, ale normalnie mięso z zupy, z rosołu, zmielone, dodane przyprawy, troszeczkę soli do smaku i obtaczanie. Tutaj rośnie ciasto drożdżowe. Żałuję, że nie pokazałem, jak zrobiłem. Jest w ogóle wszystko na wariata. Tu nic nie robię. Wszystko mieszam razem, bzyk, 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 nie jest z lodówki, nie jest z lodówki, żadne ogrzewanie, żadne tam cudowanie i to urośnie, ma zwiększyć swoją objętość trzykrotnie i pieczemy 2-40 minut. Tutaj mamy jajko, rozbijamy, tak, różne są sposoby rozbijania jajka. Ja preferuję w ten sposób, prawą ręką, chyba że ktoś jest leworęczny, albo na przykład jeszcze w inny sposób. Niektórzy dodają trochę wody, dodają trochę mleka, ja nie dodaję nic. Rozbijamy, rozbijamy, rozbijamy. Po rozbiciu, jak już widzimy, że jest rozbite, będziemy obtaczać w bułce. Tak. Dzisiaj cały dzień coś robię. Znaczy to nie jest tutaj tylko... bułeczka. Jest to tak sprytnie pomyślane. Pomyślałem, że na tym samym talerzu. O. Z drugiej strony wszystko tak nie zawodowo kręcę, bo jest to tu jedną ręką trzeba, tu jedną ręką nieprzygotowane, w zlewie idziemy te naczynia, także nie myślcie sobie, że tu jest jakiś skład i ład. Aha. Jest. I znów. Smażyłem naleśniki. Bardzo lubię smażyć naleśniki. Ja wiem, że to jest nienormalne zachowanie mówić się, że się lubi smażyć naleśniki. Bo przeważnie w dzisiejszych czasach wszyscy idą do tych punktów zbiorowego żywienia, tak jak kiedyś było przy zakładowych tych. O, w ten sposób robimy. Później będzie odgrzewane w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie będzie żywione, bo niektóre będą zamrożone, no bo tyle od razu, a może wszystkie zostaną zjedzone. No bo... No nie, musimy to wszystko, jest to nasz dziewczyn. Najlepiej oglądającym moim filmem było pokazanie kotletów mielonych, co mnie w ogóle zdziwiło. Nie polityka dla telewizji narodowej, czyli po prostu polityka nie jest tak cennym produktem, który można fajnie nagrać i oglądają osoby. Wolimy gotować, więc gotujemy i w okresach no nie tylko letnich będziemy przeglądać ule. Nie ule, tylko ule z pszczołami. To jest pszczoły, to jest piękne, piękne hobby. O, tak, także jak się podobało, proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, nawet krytyczne, jeśli ktoś coś zaobserwował, że się tutaj odbywa niezgodnie. Na pewno zawsze można powiedzieć, że się
coś odbywa niezgodnie z czymś, nie wiem, zasadami BHP, różnych innych, różnymi innymi zasadami. Pozdrawiam na Telewizji Narodowej, sierżant Sławomir Wilczyński. Proszę o subskrypcję. Dziękuję z góry.